Sebastian, robota. Dobra robota czeka. Dobra robota, tak. Ojejku, normalnie kawa mi jest potrzebna. Przed chwilą u nas w studiu robili. Zwana mała czarna. Yerba mate robili taką już z guaraną. Nic nam nie dali w ogóle. Ja tu zasnąłem na wizji. Akurat dobra robota, jak co czwartek o godzinie 18. Zawsze Anna Żagan. Dobra robota zawsze w cenie, tak Aniu. Anna Żagan, specjalista od dobrej roboty. I teraz możesz mi zapowiedzieć. I Sebastian Przybylski. Prezenter telewizyjny. Specjalista od lewej roboty. Od lewej roboty. Czuję się dzisiaj jakiś taki, wiesz, zmobbingowany, zmolestowany, zdyskryminowany, jakby ktoś mi strzelił w łeb. A może to dlatego, że dziś mamy taki bardzo poważny temat. Dokładnie. Moi drodzy, w dobrej robocie rozmawialiśmy o różnych rzeczach. Rozmawialiśmy o dobrych CV-kach, o listach motywacyjnych, o pracy za granicą, jak stać się szefem we własnej firmie, jak założyć działalność. Rozmawialiśmy itd. itp. Ale nie mówiliśmy o bardzo poważnych tematach, takich jak mobbing, dyskryminacja i molestowanie. Aniu, nie molestuj mnie dzisiaj, ja Ciebie też nie będę molestować. Więc może przejdźmy do takich dosyć poważniejszych tematów. Właśnie ciężar dowodu, to Ty mnie molestujesz. Nie, czy ktoś widzi, że mnie molestował? Zacznijmy może od z tego wszystkiego, co z tej całej skali mobbingu, dyskryminacji i molestowania. Na pierwszym miejscu, takie najdelikatniejsza jest dyskryminacja. Ja nikogo nie dyskryminuję, dlatego o tym nie będę mówić, ale to zrobi Ania dyskryminantka. Więc tak, warto powiedzieć, czym jest dyskryminacja. Dyskryminacja jest odmiennym, nierównym traktowaniem różnych podmiotów, które znajdują się w podobnej sytuacji. I objawy dyskryminacji mogą tutaj przybierać dwie formy. Formę dyskryminacji bezpośredniej, kiedy osoba traktowana jest mniej przychylnie niż traktuje się lub traktowano by inną osobę w porównywalnej sytuacji. I dyskryminacja pośrednia występuje, gdy pozornie neutralne warunki czy praktyki stosowane są na równi wobec wszystkich, lecz w sposób szczególny dotykają konkretną grupę społeczną. I tutaj przejawem może być na przykład brak przystosowania budynku dla osób niepełnosprawnych. Jako przejaw dyskryminacji pośredniej. No, jesteśmy dyskryminowani na dworcach, w różnych urzędach za każdym razem, ponieważ dworce, urzędy nie są przystosowane wielokrotnie dla osób. Jest to dyskryminacja bezpośrednia. Pośrednia. Wracając jeszcze do bezpośredniej, przykładem tutaj może być różne traktowanie kobiet i mężczyzn w pracy. Gdzie na przykład kobieta na tym samym stanowisku zarabia mniej. Jest to bardzo niesprawiedliwe. Oczywiście nie popieramy takich zachowań. Jeśli chodzi teraz o rodzaje dyskryminacji... No jest tego, z tego co wiem, dużo. Sebastianie, czy wiesz może... Chcesz się zabawić w prezentera? Proszę bardzo. Przez jakieś półtorej minuty pałeczkę prezenterską przejmuje Ania, która będzie wypytywać mnie. Sebastianie, czy wiesz może... Jak nazywa się dyskryminacja ze względu na rasę i kolor skóry? Jest to pytanie banalnie proste. Jest to rasizm. No genialnie. Super. To pewnie było takie początkowe, takie easy question. Z tych łatwiejszych, proszę bardzo. Dobrze, Sebastianie, a dyskryminacja ze względu na wyznawaną religię? Dyskryminacja religijna? Dokładnie. Tak, przeczytałem. A ze względu na wiek? To jest w tej chwili modne, to się nazywa... Ageizm, tak? Dokładnie. Ageizm. Dokładnie. Jak to się czyta właściwie? Ageizm. Tak jest. Bądź może to być też adultyzm. Dokładnie. Dokładnie tak. A ze względu na orientację seksualną? Wiesz co, to jest chyba coś takiego jak transfobia, ale nie dałbym sobie za to głowy uciąć. Dokładnie tak. A i prezenter nadal by miał łeb na karku. Jeszcze chcesz mi czymś zagrać? Powiedz mi, jeszcze mam pytanie. Dyskryminacja ze względu na wadę słuchu. I tu cię mam. Nie słyszę. Dyskryminacja ze względu na wadę słuchu, Sebastianie. Nie mam najmniejszego pojęcia. To jest autyzm. Autyzm? Autyzm, tak. Czyli prawie to brzmi jak autyzm, dokładnie. Ale to nie ma nic z tym to wspólnego. To jest autyzm, tak. Jak jest tą dyskryminacją w Polsce? Czy ona rzeczywiście istnieje, czy o niej się nie mówi? Istnieje i skoro mówimy o robocie, dobrej robocie, to powiedzmy też, że ona istnieje najczęściej w środowisku zawodowym. I ona może tutaj występować w następujących sytuacjach.
Poczynając od oferty pracy, czyli ogłoszenia. Mhm. I tu na przykład możemy znaleźć wymagania, wiek minimum 25 lat. Czyli mamy dyskryminację ze względu na wiek. Czyli ten minimum już wskazuje na to, że w jakiś sposób jesteśmy dyskryminowani. Czyli wszystkich osób młodszych nie przyjmujemy do pracy. Dyskryminacja podczas zawarcia umowy pracodawcy z pracownikiem. I tu na przykład odmowa podpisania umowy o pracę z kobietą. A w zamian propozycja zawarcia umowy cywilnoprawnej. Zdarzają się takie przypadki? Bardzo często, tak. Dyskryminacja podczas wynagradzania, czyli to, co żeśmy powiedzieli, niejednakowe wynagradzanie kobiet i mężczyzn na tych samych stanowiskach pracy. Kolejna dyskryminacja podczas delegowania pracowników na szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe. Też bardzo często ma to miejsce. Czyli niektórzy pracownicy są delegowani, inni zaś nie i mogą być na tych samych stanowiskach. Dokładnie tak. Warto jeszcze powiedzieć przy dyskryminacji o ciężarze dowodu. Kto udowadnia w sądzie tak naprawdę dyskryminację? I tutaj, co ciekawe, w sprawach sądowych o dyskryminację to pracodawca musi udowodnić, że nie było dyskryminacji, że dyskryminacja nie wystąpiła, a nie odwrotnie. Bo w przypadku mobbingu i molestowania to pracownik udowadnia, że był mobbingowany lub molestowany. Dokładnie, a tutaj jest dokładnie odwrotnie. Dyskryminacji jest odwrotnie. Tak jest. Dobrze. Czyli jeżeli chodzi o kwestię dyskryminacji, mamy ją poruszoną. Drugim w ciężarze tych wszystkich dziwnych zdarzeń jest mobbing. Czyli mobbing to jest tak zwane długotrwałe, systematyczne prześladowanie psychiczne jednostki i ono może mieć, może być związane z manipulacją uczuciami, zastraszaniem, obwinianiem bądź poniżaniem. Dokładnie to jest to, tak. Co ja wiem, ale na pewno Ania wie znacznie więcej. A ja ci powiem, jak mówi kodeks pracy. To mi powiedz, jak mówi kodeks pracy, a kodeks ja się pracy. Przedrzemię trochę. Ale jesteśmy w robocie, w dobrej robocie. Przepraszam, to później. Więc kodeks pracy definiuje mobbing jako działanie lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym i systematycznym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu pracowników. Tak brzmi definicja kodeksowa. A jak to wygląda w praktyce? Czy mobbing rzeczywiście jest, czy to jest tylko modne stwierdzenie, bo modnie zakładać sprawę mobbingowanie, czy to jest rzeczywiście w praktyce to się zdarza? To jak się, często? To się bardzo często zdarza. I tutaj nie ma sensu zakładanie spraw o mobbingowanie, bo to pracownik musi udowodnić, że ten mobbing wystąpił. Mhm. Także trochę mija się to z celem. Jeśli chodzi o rodzaje mobbingu, to mamy tutaj dwa rodzaje. Może być to mobbing czynny i mobbing bierny. Mobbing czynny, czyli obarczenie zbyt dużą odpowiedzialnością pracownika przy jednoczesnym ograniczeniu mu możliwości podejmowania decyzji, czyli tak zwane zblokowanie. Ja się ciągle mobbinguję i blokuję słownie, jak widać. Natomiast mobbing bierny to powtarzający się stan lekceważenia pracownika. Czyli na przykład, jeżeli stwierdzam, że Ania mnie lekceważy i mnie mobbinguje, to w tym momencie mogę udać się do sądu pracy. Dokładnie. A nie zrobię tego. I musisz to udowodnić. I nie mam dowodu, więc nie będę tego robić. Jeśli chodzi o przejawy mobbingu, to takie podstawowe przejawy mobbingu to przede wszystkim nieuzasadniona krytyka. I tu właśnie dodajmy jedną rzecz, moi drodzy, słuchajcie tego, co mówi w tej chwili Ania, bo wielokrotnie zdarza się, że nie potrafimy odczuć tych przejawów, bądź wydaje nam się, że to wcale nie jest mobbing, bo szef nas w jakiś sposób nie lubi, bądź lubi i to jest specyficzne zachowanie szefa, ale tak naprawdę jest to po prostu mobbing, więc tak Aniu, jest. Proszę Czyli Cię mamy bardzo. Przejawy mobbingu, nieuzasadniona krytyka, publiczne upokarzanie i publiczne nagany. O właśnie, widzisz, szef nie powinien publicznie nas naganić. Niejednoznaczne polecenia, straszenie zwolnieniem z pracy. Mhm. Niemożliwe do realizacji nieprzekraczalne terminy wykonania poleceń. Przymusowe zostawanie po godzinach. O, to też ciekawe, bo to często się zdarza. Przydzielenie 18:19, czy uważasz, że to jest przymusowe zostawanie po godzinach? Nie, chyba co? A ty chyba nie masz godzin pracy. Chyba też nie mam. Rozpowszechnianie złośliwych plotek. Terror telefoniczny i nawet wrogie spojrzenia.
Jeśli chodzi o odszkodowania i kary wobec pracodawców, jakie są stosowane... Czy to jest w momencie, kiedy już udowodnimy, tak, że byliśmy w jakiś sposób mobbingowani, tak? Dokładnie, bo już powiedzieliśmy sobie, że udowadnia to pracownik. Mhm. Natomiast jeśli chodzi o kary i odszkodowanie, to tutaj możemy się domagać najniższej krajowej płatnej w postaci jednego przelewu. I tutaj tak naprawdę nie ma górnej granicy takiego odszkodowania. Ta jedna krajowa, najniższa krajowa jest to dolna granica. Mhm. Czyli jak to się mówi, na mobbingu można nieźle zarobić. Dokładnie tak. Dobrze. Była dyskryminacja, bądź ciągle jest. Był i ciągle jest mobbing. Tak jest. No i teraz przejdźmy do tak naprawdę najgorszego zjawiska, jakie może zdarzyć się w pracy. Jest to molestowanie. I czy molestowanie, tu mówimy o molestowaniu seksualnym, czy... Ogólnie o molestowaniu. Jak to wygląda? Ogólnie o molestowaniu i molestowaniu w pracy, a szczególnym rodzajem molestowania jest molestowanie seksualne. I jeśli chodzi o molestowanie, jest to niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności i stworzenie zastraszającego, wrogiego, poniżającego lub obraźliwego środowiska pracy. Czy są jakieś jeszcze rodzaje molestowania, oprócz na przykład molestowania seksualnego? Nie są mi znane, natomiast... To bardzo dobrze. Znaczy, że nie byłaś nigdy molestowana. Natomiast warto tu zaznaczyć, jakie są przesłanki molestowania. I tutaj, żeby można było mówić o molestowaniu, zachowanie musi być uwłaczające i subiektywnie przykre dla pracownika, przy czym tu ważne jest, żeby taki pracownik wyrażał jasny sprzeciw wobec osoby, która go molestuje. Zachowanie takie może być jednorazowym zachowaniem, nie musi być tutaj ciągłym, w przeciwieństwie do dyskryminacji i mobbingu. Zachowania są upokarzające wobec pracownika i tworzą klimat zastraszenia. Jejku, ja się normalnie zastraszyłem w tym, co mówisz. Widzę, że tu jeszcze trochę tego masz, Aniu, ale niestety muszę ci przerwać, ponieważ czas nasz strasznie nagli. Ja tu sobie robię taki rysunek, który dokończę po przerwie, ponieważ ten rysunek nam się przyda do dalszej, drugiej części. Sebastianie, na przerwie będziesz spał. Zrobię wyjątek i nie będę spał na przerwie, tylko dorysuję to, a później zasnę najwyżej. Jak będzie wizja, to w tym momencie zasnę. Moi drodzy, zapraszam po przerwie. Będziemy dalej molestować się wzajemnie. Nie. Proszę o cofnięcie. Będziemy dalej rozmawiali o molestowaniu, a później nieco luźniejszy temat, ale to po przerwie. Aniu, idę kimać. Dobranoc. Dobranoc. Dobranoc.